Witamy serdecznie Mistrzostwa Kadetów, Mistrzostwa Europy Kadetów w Judo Warszawa Torwar. Mamy okazję porozmawiać z trenerem. Panie trenerze, dla nas już te mistrzostwa się zakończyły. Mm-hmm. Tak, no niestety dziś przegraliśmy w zawodach drużynowych w miksie z reprezentacją Gruzji. Myślę, że nasi zawodnicy bardzo dobrze się bili, oddali ducha walki i myślę, że nie muszę się niczego wstydzić. Niewiele brakowało w każdej walce dosłownie, każde walki były na pograniczu wygrania i dziś przegrania. No, taki jest sport, że przegraliśmy. Tym bardziej, że walczyliśmy naprawdę z silną drużyną Gruzji. No właśnie, to nie były przelewki, bo naprawdę widać było, że doświadczona zresztą wysoko w rankingach drużyna. Tak. W większości ci zawodnicy robili miejsca na Mistrzostwach Europy, na Pucharach Europy i tak naprawdę no, niestety byli faworytami tej walki. Ale tak jak mówię, nasi zawodnicy przeszli gdzieś tam samych siebie i pokazali się naprawdę z dobrej strony. No właśnie, jakie wnioski po całej imprezie? Jak można byłoby ją podsumować? Czy generalnie cała impreza, znaczy zawody i poziom jest naprawdę wysoki, tak? Widać też duże gdzieś tam dysproporcje w przygotowaniu fizycznym przede wszystkim zawodników. Przede wszystkim widać jak te kraje wschodnie, gdzie Rosjanie, Gruzini, Azerowie już są takimi mocnymi zawodnikami, którzy wyglądają prawie mocnymi kadetami. Tak, mocnymi kadetami. Wyglądają jak niektórzy seniorzy z brodami, z taką dobrą muskulaturą. Więc widać tutaj dużą fizyczność, dysproporcje fizyczne. No, dokładnie. I nasi zawodnicy naprawdę walczyli dobrze, no ale czasem nie da się wygrać tylko techniką, tak? Więc widać duże dysproporcje, no ale wynika to z różnych rzeczy, nie tylko z treningu, ale też po prostu oni szybciej dorastają, ci zawodnicy, prawda? Później to się wyrównuje w wieku seniora, no ale teraz tak to jest. Ale dzięki temu oni też mogą zdobywać doświadczenie, nawet jak przegrali walki swoje pierwsze, czy tam któreś, niektórzy, to myślę, że dużo wniosków mogą wyciągać i to nie są stracone zawody dla nich. No właśnie, bo to jest kolejne cenne doświadczenie, też impreza w Polsce, więc dodatkowy jakiś stres zawsze gdzieś tam w tyle głowy. Warto sobie z tym poradzić, żeby później przy kolejnych imprezach tego typu wychodzić już z taką chłodną głową, prawda? Tak. Tym bardziej, że my mieliśmy bardzo dużo młodych zawodników, typu roczniki 2003-2004. Tutaj najstarszy rocznik to jest 2002 rocznik. Więc szczególnie ci zawodnicy i zawodniczki, które są w tych rocznikach i walczyły na tych zawodach, dla nich to było ogromne przeżycie, ogromny stres. Tym bardziej, że pierwsze zawody jeszcze u siebie, rodzice, koleżanki, koledzy kibicują z trybun i dla niektórzy za dobrze sobie z tym nie poradzili, ale to dobrze, bo teraz wiedzą jak to wygląda. Jak to smakuje. Dokładnie i na przyszłość myślę, że dzięki temu mają ogromną przewagę przed najbliższymi gdzieś tam latami i kariery w tej grupie wiekowej. To na koniec jeszcze takie pytanie. Co zrobić z tymi talentami, właśnie młodymi kadetami, żeby przenieśli te sukcesy do seniorów? Jest szansa, bo to jest taki zmienny, że tak powiem, młody organizm. Różne rzeczy siedzą w głowach. Niektórzy skończą ten sport, niektórzy myślą o tym bardzo profi i odnoszą sukcesy. Jak się nimi zaopiekować, żeby nie rozmyło się to gdzieś kolokwialnie mówiąc? Znaczy, myślę, że tu jest ogromna rola trenerów klubowych, to jest przede wszystkim rodziców też. Jeśli rodzic ma inne drogi dla tego dziecka, to nawet jakby to dziecko było naprawdę utalentowane, to często one dalej gdzieś ucieka w jakieś studia typu medyczne, prawnicze i tego typu sprawy i ciężko takiego zawodnika przytrzymać. Dlatego rodzic to jest ogromna rola jego. Trenera, który nie tylko motywuje zawodnika, ale też właśnie tego rodzica i pokazuje mu tą drogę, że może dalej trenować i osiągać wyniki, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, no, ci zawodnicy w wieku kadeta nie są na tyle dojrzali fizycznie, żeby tu wygrywać, więc
ciężko nam motywować ich medalami. Musimy ich gdzieś tu przytrzymywać do siebie, przytrzymać przy tym sporcie no, wizją jakiegoś wyniku, rezultatów w przyszłości. Myślę, że wielu osobom się to udaje. Najlepiej mają te większe kluby, lepsze kluby, tak? Że to rzeczywiście widać, że oni przytrzymują tych zawodników, mogą coś zaoferować i dzięki temu ci kadeci zostają. Trochę gorzej wygląda w tych mniejszych klubach, wtedy albo zawodnicy z tych mniejszych klubów muszą przejść do tych większych klubów, albo no niestety gdzieś zazwyczaj się to rozmywa, nie? Więc tu jest ogromna rola tych stref właśnie rodzic, trener. No. Kadra ma za zadanie też zbierać tych najlepszych, no i też motywować i też odnajdować tych talentów, tak? I dzięki temu też mamy możliwość ich wcześniej trenowania i też to jest jakiś czynnik, który pomaga przytrzymaniu ich, nie? I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Miejmy nadzieję, że na kolejnych zawodach pojawią się te same twarze, że się nie zniechęcą, a wręcz zmotywują, bo naprawdę taki turniej zawsze powinien motywować. Jasne. Dziękuję bardzo.